pomyśl, zanim usiądziesz za kierownicą. Po raz kolejny w naszym kraju, w Poznaniu, również akcja organizowana przez firmę Bridgestone ruszyła. Dokładnie 15 października, potrwa do 30 października. O co chodzi? Przede wszystkim chodzi o bezpieczeństwo tych, którzy na drodze są najmniej bezpieczni, czyli dzieci, czyli najmłodsi. Nasze miasto w ostatnich miesiącach jest naprawdę mocno rozkopane. Zmieniają się na przykład, zasady ruchu drogowego, no i niestety musimy być przygotowani, że non-stop możemy być zaskakiwani przez różnego rodzaju utrudnienia, trudności, a i tak wiadomo, jak na naszych drogach jest, wiadomo, że nie jest bezpiecznie. Stąd też właśnie potrzeba takiej akcji i właśnie o tej akcji za chwilę sobie porozmawiamy z panią Barbarą Sulecką. Witam panią bardzo serdecznie. Witam. I jest z nami również manekin Jan. Z manekinem raczej nie porozmawiamy, ale manekin to jest chyba największa atrakcja w ogóle całej akcji. Tak, zgadza się. Dzieci najbardziej lubią naszego Jana. Jan promuje naszą akcję, jest on naszą maskotką. Bierze on udział przede wszystkim w filmie, który pokazujemy dzieciom. Jest to taka kreskówka. Na niej dzieci mogą obejrzeć, co się dzieje podczas wypadku, jeżeli mamy zapięte pasy i co się dzieje z nami podczas wypadku, jeżeli tych pasów nie mamy zapiętych. Mhm. Jakie są reakcje tych najmłodszych na ten film? Dzieci, szczerze mówiąc, reagują różnie. Najmłodsze dzieci czasami boją się Jana, ale w trakcie oglądania filmu często to przechodzi, z płaczu przechodzi w radość i tak jak mówię, Jan jest ulubieńcem dzieci, zawsze chcą mieć z Janem zdjęcia, wszyscy chcą się z Janem przywitać, także Jan naprawdę tutaj najważniejszą rolę odgrywa w naszej akcji. Jan ma na sobie taki bardzo specyficzny kombinezon, jakbyśmy my byli ubrani w takie kombinezony, myślę, że byśmy byli o wiele rzadziej ofiarami wypadków, ale wiadomo, że takich kombinezonów znów raczej nie możemy, ale możemy się w jakiś sposób zabezpieczyć na drodze, w samochodzie i wy to tłumaczycie. Tak, zgadza się. Jeśli chodzi o Jana, akurat ten kombinezon to jest tylko jego przebranie. Jan jest manekinem testowym, także ten kombinezon prezentuje to, jak ten manekin testowy wygląda. My opowiadamy dzieciom o tym, jak bezpiecznie jeździć w fotelikach, jak powinny zapinać się w te foteliki, jak rodzice tak naprawdę powinni je zapinać w te foteliki, jak fotelik powinien być przymontowany do fotela, żeby bezpiecznie też był zamontowany i jak sprawić, żeby on się nie ruszał po prostu. No i jak dziecko powinno być bezpiecznie przymontowane, że tak powiem, do fotela. Także tutaj oczywiście te pasy muszą być zapięte. Tutaj układamy dziecko, tutaj zapinamy to. Także wygląda to w ten sposób. I tutaj w środeczku mamy oczywiście dziecko. Ten fotelik, tak jak mówiłam wcześniej, jest przymontowany do fotela, także z dzieckiem nic nam się nie stanie, jeżeli bezpiecznie będzie tutaj usadzone. Oczywiście jest też tak, że dzieci do 12 roku życia powinny jeździć też na takiej podkładce. Wówczas mamy jakby bez tej całej góry, tylko wtedy mamy samo podwyższenie, tak żeby pas przechodził tutaj przez ramię dziecka, żeby nie przez szyję, żeby dziecko nam się podczas wypadku, gdy samochód gwałtownie zahamuje, żeby dziecko nam się nie udusiło. Podkreśliła pani chyba dwukrotnie, że fotelik przymocowany, a dziecko zapięte. Ja często spotykam się z taką sytuacją w samochodach, że fotelik co prawda jest, no bo policja za brak fotelika kara, ale ten fotelik ani nie jest przypięty, ani dziecko też siedzące w nim nie jest zapięte pasami. No wówczas to jest stwarzanie niebezpieczeństwa po prostu. Ten fotelik, jeżeli on nie jest tutaj przymocowany takim zwyczajnym pasem po prostu do kanapy siedzenia, no to on nie spełnia swojej funkcji po prostu. Podobnie, no jeżeli nie przypniemy dziecka, no to dziecko po prostu w trakcie wypadku, w trakcie gwałtownego hamowania wypadnie nam z tego fotelika. Właśnie. Nieprzypięty fotelik, ja spotkałem się z taką opinią, że tak naprawdę zwiększa niebezpieczeństwo. Oprócz tego, że dziecko, które nie jest przypięte, leci jak pocisk, to jeszcze dodatkowo mamy fotel, który również przez cały samochód gdzieś leci i w końcu w coś uderza. Czy dzieciaki mówią wam podczas waszych spotkań, podczas prezentacji, a mnie tato nie zapina, a ja nie mam fotelika? Czy zdarza się często, że to właśnie dzieciaki zdradzają te złe nawyki Polaków? Niestety tak, zdarza się nam często, że dzieci mówią, że rodzice albo nie kupili im fotelika, albo fotelik jest, ale się z niego nie korzysta, bądź też, tak jak pan wspominał wcześniej, korzysta się w niewskazany sposób, czyli nie zapina się tych dzieci w foteliki. Dlatego tak myślę, że tak ważna jest ta nasza akcja. Organizujemy ją już po raz piąty. W tym roku w sumie już odwiedziliśmy
ponad 10 tysięcy dzieci. W tym roku będą to kolejne 2 tysiące, także myślę, że to jest ważne, żeby dzieciom o tym przypominać. Dzieci naprawdę słuchają i na nich duże wrażenie robi ta akcja. Przede wszystkim myślę, że postać Jana też przekonuje je do tego, że warto być bezpiecznym w samochodzie. Już 5 lat pracujecie z poznaniakami, pracujecie z Wielkopolanami. Akcja według Was przynosi rezultaty? Tak, myślę, że tak. Spotykamy się z bardzo pozytywnym odzewem, zarówno jeśli chodzi o policję, która z nami współpracuje podczas tej akcji, przede wszystkim poznańska policja, ale też w wielu miastach Wielkopolski policja również przyjeżdża na tą akcję, jakby ją wzbogaca jeszcze w tym przedszkolu. Dzieci też oczywiście są zainteresowane, jak przyjeżdża pan policjant bądź pani policjantka. Także spotykamy się z bardzo pozytywnym odzewem, jeśli chodzi o dzieci, o panie przedszkolanki i panie w szkołach i również o rodziców, którzy, tak jak mówię, piąta akcja w tym roku i co roku mamy coraz więcej zgłoszeń, coraz chętniej po prostu i dzieci, no i ich rodzice też chcą brać udział w naszej akcji. Bridgestone w Polsce po raz piąty organizuje akcję. Zgadza się. Jednak to jest akcja międzynarodowa. Tak, jest to akcja międzynarodowa, jest to akcja korporacyjna, jakby sam pomysł wyszedł z naszej korporacji, z Bridgestone Europe, także my kontynuujemy po prostu to, co zostało zaczęte. Pomyśl, zanim usiądziesz za kierownicą, takie jest hasło tej kampanii. Oprócz tego, że informujecie, w jaki sposób powinno być dziecko przypięte do fotelika i w jaki sposób fotelik również powinien być przymocowany, rozdajecie również odblaski. Zgadza się, rozdajemy takie gadżety. Jest to na przykład taki plecaczek. Tutaj on ma odblask, także dzieci jak je zakładają, często panie przedszkolanki chwalą sobie te właśnie akurat te plecaczki, bo mówią, że fajnie jest, jak dzieci idą na spacer, wszystkie mogą założyć i wiadomo, że jest to jedna grupa, a też są bezpieczne, bo są widoczne na drodze. W środku też mamy właśnie gadżety dla dzieci, taki malutki odblask tutaj jest. Też można go przyczepić do plecaka czy do kurtki, również dzieci są bezpieczne. Szczególnie ważne jest to w tych mniejszych miejscach, gdzie często jest trudniejszy dostęp do takich rzeczy i dzieci też właśnie bardzo się cieszą, bardzo fajne jest to dla nich. Informujemy też o numerach alarmowych, także tutaj mamy też numery alarmowe, jest to taki magnesik, który można przyczepić na lodówkę. No i oczywiście, ponieważ jest to akcja dla dzieci, także mamy tutaj taką kolorowankę. Kolorowanka jest oczywiście z naszym ulubionym bohaterem Janem oraz z panem policjantem. To już jest chyba mniej ulubiony bohater po drugiej stronie. Ale dobra, nie będziemy kontynuować. Dobrze. Tutaj jest też pokazane właśnie dziecko starsze na podkładce, mniejsze w foteliku. Też widać tutaj już nawet na tych rysunkach, jak poprawnie powinny być zapięte te dzieci. No i cała kolorowanka jest poświęcona tematowi bezpieczeństwa na drodze, także nie tylko o zapinaniu pasów, ale także o przechodzeniu przez przejście dla pieszych. Także o tym, jak bezpiecznie dzieci powinny się poruszać na rowerkach, czyli też pamiętać właśnie o tych odblaskach, o kaskach, o ochronnikach na kolana, no i przede wszystkim to, że dzieci nie powinny po ulicy poruszać się same, powinny chodzić z osobą dorosłą, niezależnie od tego, czy one poruszają się na rowerku, czy chodzą pieszo. I jest jeszcze jedna książeczka, jest to książeczka właściwie bardziej skierowana do rodziców niż do dzieci. Tutaj jest pokazane też oczywiście, jak bezpiecznie się poruszać, czyli jak zapiąć pasy, jak zapiąć fotelik, ale także jak pilnować, żeby opony były dobrze napompowane, żeby samochód był bezpieczny na drodze w czasie naszej jazdy. Właśnie, zbliżają się coraz cięższe warunki na drogach. Na pewno warto wziąć udział w spotkaniach. Pomyśl, zanim usiądziesz za kierownicą. 15 zaczęliście. Zgadza się, kiedy będzie trwała akcja w tym roku? Wczoraj zaczęliśmy, kończymy 31 października tak naprawdę, czyli w sumie 13 wyjazdów w tym roku codziennie po 2-3 przedszkola, codziennie bądź szkoły podstawowe. W całej Wielkopolsce, to nie jest w całej tylko Wielkopolsce, Poznań? Tak. W tym roku akurat tak wyszło, że większość przedszkoli i szkół jest z Poznania, natomiast wczoraj byliśmy na przykład w Gnieźnie, dzisiaj jest Budzeń, jutro jest Jarocin, także jest to właściwie cała Wielkopolska. Trochę się najeździcie. Tak, ale jest to jeżdżenie, ale jest to tak, w pasach. No i jest to dla nas przyjemność naprawdę, uczyć dzieciaki, jak być bezpiecznym na drodze. Dla nas przyjemność, no ale też ważna sprawa. Bo akcje organizują wolontariusze Bridgestone. Tak, nasi pracownicy, po prostu my sami się zbieramy, zgłaszają się do nas osoby chętne. Są to zarówno osoby, które już wcześniej na przykład zgłosiły swoje przedszkole bądź szkołę, no im się podobało i chciały jeszcze raz wziąć udział, ale są też osoby, które nie mają dzieci, a które po prostu lubią uczestniczyć w takich akcjach. Rozumiem. Zapinamy dziecko w foteliku, fotelik przypinamy do samochodu. Ważne, żeby dziecko miało poruszające się po jakichś drogach, po chodnikach, jakiś odblask i nigdy nie powinien
nie powinno dziecko zapomnieć, że musi mieć obok siebie dorosłego. To są chyba takie najważniejsze punkty Waszej kampanii. Tak. Bardzo dziękuję za wizytę w naszym studiu. Moim i Państwa gościem była przede wszystkim pani Barbara Solecka, no i manekin Jan, milczący, ale bardzo symboliczny. Podobno ulubienie z dzieci. Na samym początku może jest różnie, ale później dzieciaki się przekonują. Bardzo dziękuję za wizytę w naszym studiu. Drodzy Państwo, my natomiast powrócimy już po krótkiej przerwie i powiemy, dlaczego trzeba myć ręce.